Witam Was. To kolejne nagranie z cyklu dotyczącego symulatora czarnobylskiego reaktora RBMK. I tutaj chciałbym Wam pokazać, że ten symulator jest tak dobry, że można w nim rzeczywiście odtworzyć to, co się wydarzyło w Czarnobylu. Co więcej, można też spróbować odpowiedzieć na pytanie, czy udało się tej katastrofy uniknąć. Zanim pokażę Wam, jak to działa, króciutki wykład z teorii, aczkolwiek polecam w ogóle przeczytać jakiś artykuł, chociażby w Wikipedii, na temat tej katastrofy, aby mieć lepsze pojęcie, o co tutaj chodzi. Natomiast ja tak króciutko tylko pokażę te dwa zasadnicze czynniki, które wpłynęły na katastrofę. Pierwszym z nich jest tak zwany dodatni współczynnik reaktywności przestrzeni parowych, który jest właśnie w reaktorach RBMK dodatni, natomiast w reaktorach wodnociśnieniowych jest ujemny. Generalnie polega to na tym, że w reaktorze takim jak RBMK, czyli moderowanym grafitem, woda, która przepływa przez reaktor, w zasadzie stanowi głównie przeszkodę dla neutronów, pochłania je. Więc jeśli reaktor z jakiegoś powodu się grzeje i w tej wodzie pojawia się dużo prężyków pary, to ta para jest przezroczysta dla neutronów, co powoduje, że tych neutronów jest więcej i reaktor grzeje się jeszcze bardziej, co z kolei powoduje, że jest jeszcze więcej pary i cały ten proces przyspiesza. Więc jest to taka cecha charakterystyczna, można powiedzieć, że niezbyt bezpieczna. Dlatego właśnie tak popularne są reaktory wodno-ciśnieniowe, gdzie moderatorem jest woda i wtedy, kiedy ta woda paruje, to po prostu tego moderatora jest mniej i reaktor naturalnie sam zaczyna się chłodzić. Ale powiedzmy, że da się z tym żyć. Taka jest konstrukcja tego reaktora. Nie tylko Związek Radziecki robił reaktory wodno-wrzące, więc nie jest to jakby, powiedzmy, główna przyczyna, ale jest to czynnik, który miał znaczenie. Drugim i ważniejszym czynnikiem jest specyficzna konstrukcja prętów kontrolnych. W normalnym reaktorze pręt kontrolny to jest po prostu ten element, który wprowadzony do rdzenia reaktora wyłapuje neutrony, przez co reakcja przygasa. Jeśli chcemy reaktor rozpędzić, to ten pręt wyciąga się, żeby po prostu mniej neutronów było wyłapywanych. Natomiast ponieważ Związek Radziecki generalnie miał technologiczny problem ze wzbogacaniem uranu do odpowiedniego stopnia, te reaktory były projektowane dla uranu niezbyt mocno wzbogaconego i po prostu wyciągnięcie pręta nie wystarczało, aby ten reaktor się rozpędził, więc dołożono tutaj ten element grafitowy. Jak wiadomo, grafit jest moderatorem, więc po prostu wyciągając pręt kontrolny do rdzenia wchodził ten grafitowy moderator i on dodatkowo przyspieszał reakcję. No i znowu, samo w sobie to nie wydaje się jakoś w sumie bardzo niebezpieczne. Natomiast taka, a nie inna konstrukcja powodowała dosyć ciekawą cechę tego reaktora. To znaczy, w tym położeniu, które tu widzimy, gdy ten element grafitowy jest już w całości w rdzeniu, ale w najniższym położeniu, tutaj mamy wykres jakby po wysokości tego strumienia neutronów i on jest wtedy największy. Dalsze wyciąganie prętów, kiedy ten element grafitowy wchodzi do samego środka rdzenia, powoduje, że ten strumień neutronów wyrównuje się niejako i zmniejsza. Więc to powoduje, że od tego miejsca reaktor ma taką dziwną cechę, że wyciąganie prętów w zasadzie obniża jego moc, zamiast podnosić. No i w drugą stronę, jeśli jesteśmy w tym miejscu i zaczynamy pręty wkładać, co jest naturalnym procesem wygaszania reaktora, przez chwilę ta moc będzie rosła, ponieważ przez chwilę będziemy musieli przejść przez to miejsce. No i o tym nie wiedzieli operatorzy w Czarnobylu, natomiast wiedzieli decydenci, ponieważ to zjawisko już było wcześniej obserwowane w innych reaktorach RBMK. Jeszcze tak pokrótce o
samym tym eksperymencie, który miał być przeprowadzony. Generalnie no, działa to tak, że wszystkie te elementy reaktora, przede wszystkim te pompy, tak, one są zasilane ze źródła zewnętrznego, czyli po prostu z sieci elektrycznej. Reaktor, który produkuje jakąś ilość prądu, musi też trochę prądu pobierać z zewnątrz, aby to wszystko działało. No i co się stanie, jeśli to połączenie z siecią zewnętrzną zostanie odłączone? Wtedy zasadniczo uruchamia się ta pompa, czy ten generator dieslowski, tak, który napędza pompę taką awaryjną, która chłodzi reaktor. Oczywiście reaktor musi być wtedy już zeskramowany, pręty powinny zjechać i ten dieslowski generator, znaczy ta pompa i cały ten system już chłodzi taki wyłączony reaktor. No o tym, że jest to, że tak to działa, też przekonaliśmy się w przypadku katastrofy w Fukushimie, gdzie właśnie na skutek trzęsienia ziemi reaktor został odcięty od źródła zewnętrznego prądu, a te wszystkie elementy przestały działać, a generatory dieslowskie nie uruchomiły się, gdyż były zalane wodą. No i mimo, że reaktor był wyłączony, no to, no to grzał się i nie można było go schłodzić. Więc generalnie eksperyment w Czarnobylu polegał na tym, że no, symulujemy odłączenie od sieci, po czym ten dieslowski generator potrzebuje kilkudziesięciu sekund, żeby się uruchomić, więc tymczasowe zasilanie dla tych pomp powinno pochodzić z turbiny, która oczywiście też zostanie jakby odłączona, zacznie się zwalniać, ale ponieważ turbina jest bardzo masywna i, no i kręci się z dużą prędkością, więc ten proces zatrzymywania turbiny trwa dosyć długo. I pytanie było, czy ta hamująca turbina jest w stanie nadal zasilać te wszystkie elementy, te pompy, do czasu, dopóki nie ruszy silnik dieslowski. Więc no, my niestety nie mamy możliwości zasymulowania tego procesu dokładnie, ponieważ te wszystkie uzależnienia elektryczne nie są symulowane w tym symulatorze Symgeniksu. Natomiast no, co możemy zrobić, to po prostu odłączyć w odpowiednim momencie te pompy, tudzież zamknąć po prostu zawory, aby zasymulować właśnie spadek efektywności pracy tych pomp w czasie z powodu wyłączenia sieci zewnętrznej i spadku generacji energii przez turbinę. Co się wtedy stanie? Brak jakby pompowania zimnej wody do reaktora spowoduje, że ta woda zacznie się tu grzać, parować, pojawią się te bąbelki pary, więc wskoczy nam dodatni współczynnik reaktywności, który spowoduje, że reaktor zacznie się grzać i kiedy już zagrzeje się dostatecznie mocno, wtedy spróbujemy go wyłączyć przyciskiem AZ5, czyli skram. Pamiętając, że pręty będą przechodzić przez to położenie, co powinno jeszcze tą reaktywność podnieść i to powinno doprowadzić do katastrofy. Więc zobaczmy, jak to działa. Ja oczywiście przygotowałem sobie ten symulator już w takim stanie gotowym do przeprowadzenia testu. Na co tu warto zwrócić uwagę, jest dosłownie tylko kilka istotnych elementów. Pręty są wysunięte prawie do zera, tak 2,3%. Na tym symulatorze tak doświadczalnie sprawdziłem, że to miejsce maksymalne jakby w reaktywności, odpowiada 5% wsunięcia prętów do rdzenia. Tak, czyli my jesteśmy 2,3% mniej więcej tutaj, już powyżej, w tym takim dziwnym miejscu, gdzie pręty działają na odwrót. Tak, to znaczy, jeśli chcemy uzyskać większą moc, to musimy te pręty wsunąć, zbliżając je do tego miejsca. Moc termiczna 8%, czyli reaktor ma 3200 MW mocy termicznej w maksimum, więc 8% możemy policzyć szybko. To jest
Około 250 MW mocy termicznej. W Czarnobylu byli na 200, tak, czyli troszkę mniej, ale to powiedzmy nie ma aż takiego znaczenia. Żeby to było w ogóle możliwe, to znaczy, żeby te pręty mogły być wysunięte prawie na maksimum, musimy mieć duże zatrucie ksenonem, tak? To jest ten sam czynnik, który grał rolę w Czarnobylu. Tutaj to zatrucie jest 212% takiej normalnej wartości, więc ono jest bardzo duże. No i tylko dzięki temu, przy tak mocno wysuniętych prętach, ten reaktor jest w ogóle jeszcze na minusie. Tak? Czyli tutaj ta wartość na minusie oznacza, że jesteśmy poniżej stanu krytycznego. Więc tak naprawdę będziemy patrzeć na to, jak zmienia się ta reaktywność na moc termiczną i w zasadzie na to neutron rate, który jest tutaj niebieską linią, ponieważ neutron flux, tak? Nie, na odwrót, przepraszam, będziemy patrzeć na neutron flux, strumień neutronów, to jest ta niebieska linia, ponieważ ten neutron rate, on nam jakby szybko wystrzeli poza skalę. Poza tym, no, mamy jeszcze turbinę, którą ja nie będę się specjalnie przejmował, po prostu ją odłączymy od razu, żeby zasymulować początek eksperymentu. No i to, co zrobię po chwili, to zamknę zawory tych pomp cyrkulacyjnych. To są te wskaźniki, no, te panele. Reaktor jest w trybie sterowania ręcznego, więc ja steruję prętami i z wyłączoną to autoskramem, tak, z wyłączonym systemem bezpieczeństwa. AZ5, czyli ten przycisk skram, jest tutaj, więc wcisnę go w odpowiednim momencie i zobaczymy, co się stanie. Ok, możemy zaczynać. Ja troszkę podniosę tą reaktywność, tutaj tą moc reaktora, ponieważ ona jest ciut już za niska. Muszę to zrobić inaczej niż normalnie, tak? Czyli żeby podnieść, muszę nieco wsunąć pręty. Tak, czyli to jest właśnie to miejsce, gdzie reaktor zachowuje się w bardzo dziwny sposób. No i okej. Okay. Parametry są stabilne, ta moc ciutkę wzrośnie, więc teraz po prostu wyłączę turbinę. Ta turbina zacznie sobie hamować. Nie będziemy się w tym w ogóle przejmować. Niech ona sobie hamuje w tle. No i teraz, jak widać, to wyłączenie turbiny w zasadzie trochę wpływa na te parametry, ale nie bardzo. To, co teraz chcę zrobić, to właśnie zamknąć te zawory, symulując jakby gorszą pracę tych pomp cyrkulacyjnych. Zobaczmy, co się stanie. Patrzmy na białą linię, czyli neutron rate, bo ona w pierwszej kolejności zareaguje i zaczyna rosnąć. Tak, czyli widzimy, że dzieje się ta dodatnia reaktywność, zaczyna grać rolę. Neutron rate przyspiesza. Na razie pozostałe widzimy, że za chwilkę reaktor przejdzie w stan krytyczny. Neutron flux powoli rośnie. Tutaj ktoś, kto obserwuje ten wskaźnik mocy termicznej, spostrzega, że reaktor zaczyna przyspieszać i zaczyna przyspieszać coraz bardziej. Tak, jest to tylko i wyłącznie efekt tej dodatniej reaktywności przestrzeni parowych. Stan krytyczny to rośnie już dosyć szybko, tak? Tu już 25%, ok, wciskam skram i teraz następuje wystrzał, moc termiczna skacze w kosmos i to już zapauzuje. Tak, ponieważ no właśnie w stanie takim niestabilnym weszliśmy w ten zakres, który jeszcze nam to przyspieszył i w tym momencie nastąpiła eksplozja. Oczywiście no, symulator już nam tego nie odda w żaden sposób. Te X-y tylko, które tu widać, one oznaczają stopień rdzenia, tak, tych elementów. W tym momencie reaktor eksplodował, no i
zaszły kolejne czynniki, których ten symulator nie zasymuluje. To jest taki, że te pręty już dalej nie wchodziły do środka, bo już nie miały gdzie wejść. No i oczywiście ta moc skoczyła jeszcze bardziej. Potem już w tym momencie jakby kolejne procesy to eskalowały. No, symulator tego nie odda, ponieważ ten Scrum już dalej działa jak należy, ale odnotowuje, że oczywiście tutaj nastąpiło rozstrzygnięcie, elementy radioaktywne gdzieś tam zostały znalezione w separatorze i tak dalej. Więc no, chylę czoła, jest to naprawdę symulator, który bardzo sprawnie cały ten proces pokazuje. Natomiast można sobie zadać pytanie, czy dało się jeszcze w tym momencie tej katastrofy uniknąć. Tak, czyli spróbujemy to powtórzyć. Tym razem nie wciskając AZ5 od razu. Mając całą tę wiedzę, którą mamy teraz. Czyli ja znowu zrobię to samo. Ciutkę włożę te pręty do środka. OK. I zrobimy dokładnie to samo co poprzednio. Zatrzymamy turbinę. Po czym zasymulujemy pogarszającą się pracę tych pomp. I znów patrzymy na początek na białą linię, rośnie, reaktor przyspiesza, moc termiczna rośnie, ten neutron flux tak też się zaczyna rosnąć, wszystko dzieje się identycznie, tylko teraz zamiast wciskać Scrum, po prostu spróbujemy przywrócić przepływ wody przez reaktor. Mam nadzieję, że nie jest już za późno. OK, dodatnia reaktywność, pach, pach. Załączam z powrotem te pompy. No i w tym momencie wpompowanie zimnej wody do reaktora powinno spowodować, że tej pary ubędzie. Tak, i natychmiast biała linia spada. Widzimy, że reaktor robi się podkrytyczny. I moc termiczna też zaczyna spadać. Cały czas jesteśmy oczywiście w tym bardzo niebezpiecznym reżimie, gdzie aby wyłączyć reaktor, musimy przejść przez to miejsce. Tylko że tym razem, mając reaktor pod kontrolą i dobrze chłodzony, na ujemnej reaktywności, tak naprawdę możemy to zrobić bezpiecznie. Co więcej, nawet w tym stanie moglibyśmy jeszcze trochę czekać, dłużej, ponieważ reaktor pracuje na małej mocy, jeszcze zatrucie ksenonem działa na naszą korzyść. Tak więc ja teraz wcisnę znowu Scrum. Zgodnie z oczekiwaniami na chwilę nam te parametry wystrzelą, ale ten pik będzie na tyle nieduży, że nie powinien nam reaktora wysadzić. Okay. Oczywiście to poszło w górę. Też nieznacznie, na chwilę reaktor wszedł w stan krytyczny, ale już jest po wszystkim. I teraz już pręty wchodzą do środka i reaktor bezpiecznie się chłodzi. Tutaj widzę, że było wady z hotwella, więc ja prawdopodobnie trochę tej wody dolał. No ponieważ reaktor się chłodzi, więc wydaje mi się, że kontrakcja następuje. Trochę wody trzeba dolać, ale to wszystko, nie będę całego tego procesu wyłączania jakby tutaj dalej przeprowadzał. Zresztą już tak naprawdę nic się nie wydarzy. Dla mnie najbardziej zaskakujące jest, w jaki w ogóle sposób udało się operatorom w Czarnobylu dojść do tego stanu, gdzie właśnie
pręty były ponad to miejsce maksymalnej tej jakby reaktywności, ponieważ no, dosyć ciężko mi było to zrobić, tak? To znaczy przejść przez ten maksymalny pik, żeby równocześnie gdzieś tego reaktora nie wysadzając po drodze. No ale jak widać jest to możliwe. Też czytałem pamiętniki Diatłowa i też dyskusje na ten temat, ponieważ też dziwne jest dla mnie, dlaczego ten skram AZ-5 nie został wciśnięty od razu. Tak? To znaczy w momencie odłączenia turbiny, jeśli symulujemy taką awarię typu właśnie odłączenie z sieci zewnętrznej, no to już w tym momencie powinien zostać wciśnięty skram, no bo te pompy awaryjnego chłodzenia, które zresztą możemy już w tym momencie załączyć, dieslowską pompę, one tak naprawdę nie są w stanie chłodzić reaktora, który jest w pełnej mocy. To jest ta pompa, bo ponieważ tu no, ale no okej. Okay. Widać, że tak naprawdę jeśli już ten eksperyment był przeprowadzony w taki sposób i rzeczywiście ta moc termiczna zaczęła gwałtownie rosnąć, to jedyny sposób jego uratowania w tym momencie było za późno na skram, na AZ-5 należało przywrócić cyrkulację wody w reaktorze i gdyby ten reaktor się schłodził, jakby no, ten współczynnik reaktywności został zabity, bo woda by się ochłodziła i tej pary byłoby mniej, więc sam reaktor by po prostu zszedł na niższe obroty, nie ruszając w ogóle prętów. W tym momencie można było przejść poprzez procedurę skram i minąć to najbardziej niebezpieczne miejsce. No ale oczywiście no, operatorzy tego nie mogli wiedzieć. W ogóle nie znali tej charakterystyki. Było to utajnione i nawet nie wiedzieli, że znajdują się w takim dziwacznym miejscu. Ale myślę, że jakby po tej całej symulacji, po tych eksperymentach możecie spojrzeć na całą tę katastrofę w trochę taki inny sposób, no bo w zasadzie wiemy, co tam się zdarzyło. No i to chyba tyle, co chciałem wam pokazać. Ja już sobie to pozamykam, ponieważ reaktor jest wygaszony, więc teoretycznie możemy cały system wyłączyć. No a skoro reaktor jest wyłączony, to nie mam tu już nic więcej do roboty. Także dziękuję wam za uwagę. Myślę, że było to ciekawe, bardzo kształcące i do usłyszenia.